Cześć, tu Krzysztof, stolarnia od zera. Zastanawiałem się, w jaki sposób można kupić tanie zaciski stolarskie, ponieważ takie standardowe wraz ze wzrostem długości stają się coraz droższe. Przy długich zaciskach jest to problemem. Znalazłem takie zaciski rurowe na rury 3/4 cala. Jak to wygląda? Mamy dwie końcówki w takim zestawie zaciska rurowego. Jedna końcówka jest do ścisku wstępnego, a druga do dociśnięcia już właściwego. Do tego należy dokupić rury. Ja dokupiłem rurę 3/4 cala ocynk, ponieważ ocynk nie będzie mi rdzewiał. Zwykła rura z czarnej stali, nawet gdyby była pomalowana, to po pewnym czasie od przesuwania tych zacisków farba by poodpadała. Sposób montażu jest bardzo prosty. Odblokowujemy. Nasuwamy. Tak. A drugą część należy założyć i wkręcić. Dlatego warto kupić już rury od razu z gwintem. Dzięki czemu nie musimy się martwić, kto nam to nagwintuje. Ok. Przykładowo jest kawałek deski. Tak. Ok. I skręcamy. Zaciski działają bardzo dobrze. I w tym momencie mam już zacisk o długości 1 metra, ponieważ takie kupiłem sobie rury. Jeżeli kupiłbym rurę 2 metry, to miałbym zacisk 2 metry. Cena zależy tak naprawdę od długości zakupionej rury. Czego nie można powiedzieć o tych zaciskach?